Hej, hej, ja Was witam bardzo serdecznie, Gelek z tej strony i zapraszam Was, słuchajcie, do dodatku The Last of Us pod tytułem Left Behind. Jest to DLC, które zostało wydane do tej gry i w zasadzie tutaj jest historia, która w jakiś sposób uzupełnia się z tą częścią podstawową, a mianowicie sterujemy Ellie. I jedna część to jest wtedy, kiedy Joel zostaje dosyć mocno ranny i Ellie stara się w jakiś sposób zapewnić mu lekarstwa. Natomiast druga część to jest również z Ellie w roli głównej, które wydarzenie, które miało miejsce długo przed rozpoczęciem podstawki, przynajmniej tak to ja rozumiem. Jest to fragment, kiedy ona się przyjaźni z taką swoją kumpelką Riley. Także zobaczymy to w tym dodatku. A zatem zapraszam. Co? Świetliki? Na ziemię! Co to kurwa za jedni? Tylko kurwa sprawy! Joel! Chodź, złap mnie! Chodź. Chyba uciekliśmy. Joel? Joel? Joel! Wstawaj! Wstawaj! Powiedz mi, co robić! No dawaj! Musisz wstać! Joel! Odbiło ci? Mogłam cię dźgnąć. No wiem, ale miałaś minę. No chyba mnie nie zabijesz, prawda? Nie widziałam cię od nawet nie wiem kiedy. 45 dni. No, 46 w sumie. Chcesz wiedzieć, co robiłam? Przez cały czas myślałam, że nie żyjesz. Tak. Proszę. Masz. Bez jaj. Nadal sama. A ja 3 lata miałam łóżko pod Liz, a przecież pamiętasz, jak od niej jechało. Jesteś świetlikiem. Nadal to trzymasz. Co jest? Co ty robisz? Nie chcę, żeby ktoś mnie tutaj nakrył za świetlikiem. Wyluzuj. Na całym piętrze nie ma żołnierzy. Proszę, gratuluję. Hej. Wszystko spoko? Wszystko spoko? Wiem, że się gniewasz i... Tak, powinnam się wytłumaczyć. Chodźmy stąd, opowiem ci wszystko. Jest środek nocy, a rano muszę być na ćwiczeniach. No wiesz, uczą nas, jak zabijać świetliki. Zakładaj gacie, idziemy. Ale ze mnie debil. Daj spokój. Przecież nikt się o tym nie dowie. Kurwa. Muszę coś znaleźć. Może się przyda? Okej. Teraz cię obrócę. Jezu. Oh.
masz? Na razie wystarczy. Idę po coś do szycia, okej? Kalus, pilnuj go. Niedługo tu wrócę. Obiecuję. No i od tego momentu, słuchajcie, zaczynamy naszą przygodę. Tak jak już wcześniej wspomniałem, wcielamy się w rolę Eli, w postać Eli. No i spróbujmy czegoś tutaj poszukać. Jak widzimy, śnieg jest. Fajnie, bo Eli zostawia ślady, także twórcy tutaj, no, dopracowali pewne szczegóły. Przejdźmy sobie, zobaczmy, co tutaj w ogóle jest, co możemy zebrać. Aha, jeszcze zobaczmy nasz plecak, no ale w tym plecaku to nic w zasadzie nie ma. Co my tutaj mamy? No obejrzmy najpierw może, co mamy. Mamy nóż sprężynowy. Walkmana. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, co to jest Walkman i do czego służył. Jeżeli pamiętacie i wiecie, to dajcie znać w komentarzach. Robot Sama, no właśnie. Czyli to już jest po tej akcji, kiedy Eli tego robota, no, tam buchnęła w pewnym momencie, tak? Zapiski mamy. Zobaczmy, przeczytajmy może te zapiski mamy. Eli, podzielę się z tobą czymś, czemu nikomu nie mówiłam. Nie pałam miłością do dzieci, a niemowlaków wprost nie znoszę. Jednak na ciebie patrzę z uwielbieniem. Jesteś na świecie mniej niż jeden dzień, a trzymanie cię na rękach jest najwspanialszą rzeczą, która przytrafiła mi się w życiu. Życiu, które, jak pokazuje, będzie nieco krótsze niż powinno. Zaopiekuję się tobą, Marlene. Nie ma osoby, której bardziej ufam. W odpowiednim czasie Marlene opowie ci o mnie. Nie spraw, żeby to było dla niej trudniejsze niż i tak będzie. Postaraj się nie być tak uparta jak ja. Nie mam zamiaru kłamać, to nie jest wymarzony świat. Nie będzie łatwo, jednak nie możesz zapominać, że... wróćmy. Że warto żyć. Znajdź cel w życiu i wytrwale do niego dąż. Jesteś silna, wyrośniesz na wspaniałą kobietę. Na zawsze twoja kochająca mama Anna. Spraw, bym była dumna, Eli. To jest list od jej mamy, tak. A to są żarciki, słuchajcie, które Eli, no, z takim zaangażowaniem opowiadała. Poczytajmy. Żarty żartami, część druga. Słyszy facet czyjeś kroki. A to czas biegnie. A co można zrobić śmiesznego na polu minowym? Rozerwać się. Po czym poznać uczynnego kanibala? Ma serce na dłoni. Szedł facet przez bagna i go wciągnęło. Czytam książkę o przyciąganiu i nie mogę się oderwać. Co myśli zawałowiec przed seksem? Myśli, co mu pierwsze stanie. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz też baba. Środek na łysienie to środek głowy. No, to takie dowcipy, które Eli tam nimi sypała swego czasu. Nie wiem, czy to są wszystkie. Jak dostać się na tamtą stronę? Zobaczmy. Jak się dostać na tamtą stronę? Katrin McCarmack. Czemu taboret ma depresję? Bo nie ma oparcia. Co robi detektyw podczas czytania książki? Śledzi tekst. Jeśli Maja jest mi winna 10 zł, to komu? To kto komu musi oddać 10 zł? Mi, Ami. Jeśli Maja jest mi winna... Aha! W ten sposób tutaj zrobione to zostało. No tak. Jak się nazywa malutka krótkofalówka? Mikrofalówka. Co robi żołnierz na egzaminie? Strzela. Jak blondynka robi dżem? Obiera pączki. No to żeśmy słyszeli tam już. Wchodzi kogut do łazienki, a tam zakręcone kurki. Jak się nazywają te same drzewa? Klony. Dlaczego imprezy w kosmosie są nieudane? Bo nie ma atmosfery.
No. I kolejna część żarcików. Przeczytajmy. Po co są rzeki, żeby się nie kurzyło, jak statek hamuje? Wiesz, co jedna kapusta zawołała do drugiej? Ej, głąbie! A wiesz, co tamta jej odpowiedziała? A chcesz z liścia? Jak blondynka robi dżem? Obiera pączki, ale to już było. Jaki jest motto kalkulatorów? Możesz liczyć na nas. Co czarodziej dolewa do rosołu? Magii. Dlaczego jesień jest niebezpieczną porą roku? Bo można dostać z liścia. Wleciał ptaszek do gniazdka i go pokopało. No i tutaj mamy Sarę i Joela na fotografii. Także... No... Dobrze. Zamknijmy w takim razie to. Nie mamy wiele w tym plecaku, a nie mamy dlatego, że no, rozpoczynamy tutaj tą misję w sumie od początku. Musimy tutaj dużo rzeczy chyba pozbierać. Zobaczmy, gdzie co jest w ogóle. Rozejrzyjmy się tutaj troszeczkę. Zawsze to nas gra zaopatrywała na różnych półkach w składniki, które potem umożliwiają ulepszanie broni i tak dalej. Czasami amunicji, natomiast tutaj coś to słabo, powiem szczerze, wygląda. Czyżby łaskawość gry się skończyła? No nie wiem. Tutaj są jakieś pomieszczenia, ale tędy oczywiście przejść się nie da, jak znam życie. No właśnie. Tu windy, ale chyba też nigdzie nie pojedziemy, bo tutaj nawet widać, przed drzwiami jest trochę już piasku się zgromadziło. O, tu coś jest. Nie. Też żadnej interakcji nie ma. Brak. No dobrze, chodźmy dalej. Chodźmy dalej. Przejście zagrodzone jest. No, pustawo tutaj, delikatnie rzecz ujmując. Natomiast myśmy tutaj przyszli w sumie szukać tych medykamentów dla Joela. Tu też nic nie ma. Automaty takie rozdające kulki. Cholera. O. Tak jakby gdzieś zarażeni byli. Tak to przynajmniej wygląda. A my nie mamy żadnej broni, przypominam. Znaczy żadnej broni oprócz... Mamy pistolet, ale nie mamy... Mamy nóż tylko. No i połowę życia. Połowę zdrowia. Nie wygląda to za dobrze. Tak na pierwszy rzut oka, no ale co zrobić? O, tu coś jest. Zamknięte. No, zamknięte. Potrzebna kombinacja. Aha, bo to jest kłódka taka szyfrowa. Spójrz. Apteka Westons. Brzmi obiecująco. No tak. O, chociaż patrzcie, tutaj są cegły. Ja bym tą cegłę chociaż jedną podniósł. Gdyby się coś tam nawinęło, no to będziemy mieli czym się bronić, bo tutaj już słychać było, że mamy zakażonych. Dobra, wejdźmy do środka. Wygląda na to, że tu jest pusto, latareczka oczywiście. No i poszukajmy tutaj czegoś, skoro apteka, więc... O, właśnie. Więc coś tutaj musi być. O, jest coś.
Co jest? Połknęłaś tabletki i zostawiłaś butelkę? O Boże. No dziwne trochę. O, tam jeszcze coś, tak. O. Nie no, bez jaj. Też puste. Oczywiście. Wszystko ogołocone. Dokładnie. Nie ma łatwo, Eli. O, tutaj mamy coś dalej. Półka jakaś. A pod półką co? Znajdę coś? Komiks? Czy nie znajdę? Pusto. No nie podoba mi się ta apteka. Słabe zaopatrzenie. Słabe zaopatrzenie w tej aptece. Też pusto. O, wiem co zrobię. Mamy cegłę przecież, patrzcie. Proste. Ale to chyba nie, nic nam nie dało. A może to tutaj trzeba było rzucić tą cegłą? Tu mamy coś. O, woda. Bardzo dobrze. Zimna woda życia doda. Czekajcie, musimy jeszcze znaleźć jedną cegłę, żeby tą szybę rozwalić. Szukamy jeszcze jednej cegły. Bo być może to nam na... to nam da... lekarstwo. O, tu jakaś, jakiś list. Aptekarz. Może ma coś przy sobie. Aptekarz zwariował i zaatakował mnie. Zdzieliłem go. Jest nieprzytomny. Zamknąłem go w American Princess, sklepie z lalkami, który... Princess, który jest tuż obok. Sprowadźcie dla niego pomoc. Kombinacja 35031. A, czyli to jest kombinacja do tej kłódki szyfrowej, która tam była... W tym, no. Pod tą. Nie wiem, jak to się nazywa. O, tu mamy jakieś drzwi, zobaczmy. Dalej. Zamknięte. Apteczka. O, jest apteczka. Jak się tam kurwa dostać? No to jest dobre pytanie. Zaraz spróbujemy. Najpierw spróbujemy rozwalić tą szybę, jeszcze o której żeśmy wspominali tam. Poszukam tutaj jakieś cegły, ale... Tu też jeszcze coś widzę jest. Szuflada. O, nożyczki. Fragment nożyczek. Bardzo dobrze. Tu więcej nic nie widać. Ale nam potrzebna jeszcze cegła, bo być może uda nam się coś zdobyć tutaj właśnie za tą szybą. A cegły jak na złość nie widzę. Wszystko jest, tylko nie to, co potrzeba. No tak jak w życiu. To na zewnątrz tam jakaś cegła była, o ile dobrze pamiętam. Dobra, latarkę wyłączamy. Szukamy cegły. Tu była gdzieś... O właśnie, była cegła, dobra. Wracamy z cegłą. I tutaj załatwimy zaraz właśnie... Nie chowaj Eli tej cegły, bo ona będzie potrzebna. Która to była... O, tutaj to było. Dobra, odejdźmy kawałek. Co, i tutaj też nic nie ma ciekawego? No niedobrze. Very niedobrze. No nic, trudno się mówi, żyje się dalej. Wychodzimy na zewnątrz. Mamy kombinację, słuchajcie, więc wracamy do tej naszej kłódki. Kłódki, no, wracamy do kłódki. Tak, tutaj wracamy. 35 prawo, 30 lewo, 31 prawo.
Udało się. Musiało się udać. W mordę. Zarodniki. No, niestety. Chcesz na mnie skoczyć? Proszę, kurwa, bardzo. Jaka odważna. Coś to jest. Jakiś grzyb, który pochłonął tutaj lalki, zabawki. O! O rany. Nie ożywaj, nie ożywaj. Nie, nie ożywię. Gdzie on jest? Jest. Klucz. Dobra. O! Kurwa! Ja jebie! No niestety. Ale dobra. Mamy tu coś jeszcze? Klucz. Apteka. Dasz radę. Czyli mamy tutaj jakieś tam zdjęcia takie chyba z fotobudki. Przeczytajmy. Pomyśl o mnie, kiedy mnie nie będzie. Ja będę za tobą tęskniła. Tak troszeczkę. Laura. No tak. Niestety. Słabo gość skończył. Tutaj nic nie widać, patrzcie. Dziw bierze, bo mówię, zawsze gra nas tutaj obdarowywała jakimiś fajnymi rzeczami, a tutaj są, popatrzcie, puchy. Mimo iż nowe pomieszczenie, to jednak w tych pomieszczeniach niczego tutaj nie ma. Trochę mnie to dziwi, z drugiej strony zastanawia. O! Zakażak jakiś. Nabrałyśmy sobie tutaj pewne rzeczy, bo widzę, że się podświetlają. Zaraz go jakoś tym załatwimy, nie? Słabo to wygląda, bo mówię, mamy i mało zdrowia, nie możemy nic wytworzyć. No nic nie możemy za bardzo zrobić. Mówi się trudno, dobra. Wychodzimy. A, tu jest, dobra. Wódko pomalutku. Oj! Oj, oj, oj! Dobra. Dobra, mamy wodę. Fajnie. Wracamy do apteki. Tutaj mieliśmy te drzwi, przypominam. Coś tu się zmieniło, czy nie? No poza tym, że Eli się trochę wybrudziła, to chyba nic. Dobra, wchodzimy. Jest! Wojskowy śmigłowiec. Na pewno coś w nim znajdę. Wytrzymaj, Joel. Czyli tam mamy śmigłowiec. Dobrze, rozejrzyjmy się jeszcze tutaj w takim razie. Na spokojnie. O, tutaj coś jest. Super. Tu też coś jest. Nie, tutaj nic nie ma akurat. Nieładnie, gro, nieładnie. Nic nam nie dajesz. Też pustki. No naprawdę aż dziw bierze, że ty tutaj nic kompletnie nie ma. O, i co? I tędy teraz już nie mogę wyjść? No nie mogę. Ewidentnie się nie da. Czyli cóż, tutaj by było chyba na tyle. Jak ten śmigłowiec tutaj wpadł w ogóle?
prostu przez dach, od tak sobie. Rozejrzyjmy się jeszcze zatem tutaj. Za wysoko, żeby skakać. Aha, no tak. Kasa. Sklep z aparatami fotograficznymi. Statywy. Jakaś firma Sanveo. Pierwszy raz o takiej firmie słyszę. No, przejdźmy tędy może, skoro się da. Oj, coś tam się... O, proszę. Już coś mamy. Czy możemy z tego coś zbudować? Nie możemy. Nic nie możemy zrobić. Coś tutaj nam doszło. No, chyba nic oprócz... Aha, czyli to jeszcze ten medalik Riley, który nam... myślałem, że byśmy ją oddali, ten medalik, ale... Riley Abel. Okej. Okay. Dobra. Tu jakaś torba. Za 5,99 promocji. Tędy może jakoś przeciśniemy się. Nie, tutaj nic nie ma. Coś tam znajdziemy. Ale niestety nie, więc idziemy dalej. Włączę tu latarkę, bo ona nam... Tu jakieś fotele do masażu. Nie wiem, do czego, do mycia nóg? Dziwna sprawa, tajemnicza. Tak. To jakiś salon taki właśnie. O, tutaj coś jest. Zobaczmy. Przeczytajmy. Starszy chorąży sztabowy Larry Caulfield zginął dzisiejszego popołudnia śmiercią bohatera. Byliśmy w drodze do strefy, kiedy jeden z naszych pacjentów przeobraził się. Nośnikiem zakażenia musiały być zarodniki, ponieważ nie zauważyliśmy żadnych ugryzień. Pacjent zerwał pasy i zaatakował pilota chorążego. A, czyli wiemy już w tym momencie, słuchajcie, skąd się wziął ten helikopter. Choć śmigłowiec wpadł w niekontrolowaną rotację, chorąży Caulfield obezwładnił zainfekowanego pacjenta i uratował nam życie. Maszyna spadła, no właśnie, na centrum handlowe jednej z małych miejscowości w stanie Colorado. Szeregowy Eugen Ellis Hor, nie bardzo rozumiem, Caulfield, a chorąży Caulfield, ja byliśmy jedynymi ocalałymi. Podczas obezwładniania zainfekowanego chorąży Caulfield został ugryziony. Niezwłocznie pokazał nam ugryzienie i poddał się protokołowi. Dopełniłam wszystkich procedur, zanim chorąży zdołał przemienić się w zainfekowanego. Niech spoczywa w pokoju. Czyli mamy tutaj historię, skąd się wziął ten helikopter. Widzicie? Tutaj coś jest. Apteczka. Nie ma nic. Ale to się przyda. Oczywiście, że się przyda. Bez wątpienia. Wskazówka jakaś. Przeskocz przez balustradę, aby dostać się na parter. Dobrze, za chwilę, moment, spokojnie, gro. Nie poganiaj mnie. Tutaj pusto, nic nie ma.
Ja po prostu zwiedzam różne zakamarki po to, żeby no... zobaczyć, czy przypadkiem czegoś tutaj gdzieś jeszcze żeśmy nie zostawili. Bo jak zauważyliście, surowców mamy naprawdę bardzo, bardzo niewiele. No i sekwencja filmowa. Szybko! Tutaj! O kurde. Było blisko, co? Szybka jesteś. Nieźle. Dzięki. No, chodź. Lecimy. Więc jak ich znalazłaś? Świetliki? Tak. Pamiętasz tego świetlika, którego ugryzłaś i zabrałaś mu broń? Co? Pamiętam go. To Trevor. W każdym razie, widziałam, jak wlecze się po ulicy, więc go śledziłam. Weszłam za nim do tej uliczki i nagle rzuciło się na mnie pełno świetlików. Zabrali mnie prosto do swojej kryjówki, do Marlene. Bałaś się? Byłam przerażona. Myślałam, że mnie zastrzeli. Ale zamiast tego powiedziała, co tak długo. Oczekiwała mnie. I zrobiła z ciebie świetlika? Coś w tym stylu. Ta cała akcja była testem. Chciała wiedzieć, czy można mi zaufać. O. No dobrze. Ale kontynuacja to już w następnym odcinku. Tymczasem pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Trzymajcie się. Cześć.